sprawa ukraińska nabiera dosyć nieciekawych tutaj, można powiedzieć, nieciekawego kolorytu. Ja rozmawiałem wcześniej z kilkoma eurodeputowanymi w regionie, poza regionem. Oni początkowo nasilali, usilnie chcieli przekonać, że nic się nie dzieje, że nie będzie tej eskalacji, ale widzimy, że powoli ta Ukraina się jakby tutaj rozbija i to wygląda tak, jakby Rosja chciała zmusić Unię Europejską niemalże do rozbioru. Z jednej strony weźcie sobie ten Zachód, z drugiej strony my weźmiemy sobie ten Wschód. No tak wszystko to w pewnym sensie wymuszone jest, ale no, tak chyba do tego Rosja dąży. Nie, Rosja dąży do tego, żeby Ukraina się rozpadła, żeby jasno móc pokazać, że wybory 25 maja nie odbyły się na całej Ukrainie, że władze ukraińskie w związku z tym są nieprawomocne i tak dalej. I Rosja chce też pokazać, że inni podejmują te same kroki, co ona sama. Stąd te doniesienia rosyjskie o tym, jakoby mniejszość polska na Ukrainie chciała referendów, takich jak żąda dzisiaj mniejszość rosyjska, albo że polski rząd przygotowuje się do rozbioru Ukrainy. Oczywiście Polska do rozbioru Ukrainy się nie przygotowuje, a Rosja, chociaż nie przyznaje się do tego, że ma cokolwiek wspólnego z tymi tak zwanymi separatystami, no to wszyscy o tym wiedzą, że właśnie za nimi stoi. Rosja chce, panie redaktorze, tak naprawdę całej Ukrainy. Całej Ukrainy, a... Nawet z tym takim niepokornym Zachodem, który trudno sobie tu wyobrazić, żeby na tych zachodnich krańcach, gdzie właściwie niemal 100% Ukraińców, to ta, powiedzmy, rodowita, nazwijmy to w cudzysłowie, ta społeczność, żeby tu po prostu bez jakichś większych niepokoi można opanować. Natomiast na wschodzie faktycznie sytuacja wygląda nieciekawie. Wie pan, ta historia Ukrainy jest dość długa i dość skomplikowana, więc można by tutaj dywagować na te tematy, ale z całą pewnością Rosja dzisiaj dąży do destabilizacji na Ukrainie, no a nam powinno zależeć na tym, żeby Ukraina pozostała państwem niepodległym i państwem zjednoczonym. To oczywiście jest możliwe, ale wymaga to nie tylko wysiłku polskiego, to wymaga również wysiłku ze strony Unii Europejskiej, no ale przede wszystkim wysiłku Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj atmosfera w Stanach Zjednoczonych pewnie nie jest ku temu sprzyjająca, ale i tak zdaje się, że Stany Zjednoczone są bardziej stanowcze niż Unia Europejska. Być może Niemcy teraz, kiedy porwano oficerów, którzy byli tam z misją OBWE, a większość z nich to oficerowie niemieccy, być może Niemcy teraz jednak zmienią zdanie. Jak ocenia pan tutaj pracę i działanie rządu w tym zakresie? Naszego rządu, ministra spraw zagranicznych, premiera, w zakresie sankcji w stosunku do Unii, współdziałania w ramach Unii Europejskiej z innymi przedstawicielami rządów europejskich? No, uważam, że polski rząd popełnił co najmniej kilka błędów. No, pierwszy to był błąd polegający na w zasadzie likwidacji stosunków polsko-ukraińskich i przerzuceniu wszystkich stosunków Polski ze Wschodem tylko na samą Rosję. To był błąd i to szybko się okazało, już po katastrofie smoleńskiej dla wszystkich było to jasne, no, z wyjątkiem ministra Sikorskiego. To był pierwszy błąd. Drugi błąd to już ten bezpośrednio popełniony przez ministra Sikorskiego w Kijowie, który powiedział do ukraińskich opozycjonistów to, co powiedział. Groźby, tak? Te groźby wówczas powinny były być skierowane do prezydenta Janukowycza. Zresztą sytuacja na Ukrainie w ciągu kilku godzin pokazała, że właśnie tak było. To prezydent Janukowycz... Zostaliśmy wkręceni w pewnym sensie. Nie zostaliśmy wkręceni. Sam się wkręcił. Tylko popełniliśmy błąd. No, to był błąd ministra Sikorskiego ewidentny. No ale... Dobrze jest wyciągać wnioski i pewne wnioski retoryczne minister Sikorski owszem wyciągnął, ale żadnych praktycznych. To znaczy, no, organizacja i kontynuowanie prac nad rokiem Rosji w Polsce i Polski w Rosji w tej sytuacji, no, to jest danie Rosji sygnału, że właściwie nic się nie stało. Kontynuowanie małego ruchu granicznego
w niezmienionej formie, to również jest taki sygnał i to są błędne sygnały wysyłane z Polski nie tylko do Rosji, ale także do Unii Europejskiej, do tych partnerów unijnych, którzy są ostrzejszym, szerszym sankcją przeciwni. No i trzecia rzecz, którą też rząd nasz zaniedbał, to są próby uniezależnienia się energetycznego od Rosji. To myśmy postanowili o budowie gazoportu, a dzisiaj, kiedy ten gazoport już według planów powinien był działać, Donald Tusk fotografuje się na tle niedobudowanego gazoportu. Są to spore spóźnienia. I powiada, no my teraz będziemy budować. No trochę późno. No a jeśli chodzi o sprawę wydobycia gazu z łupków, to jest totalny skandal, że są projekty ustaw, które leżą w Sejmie od lat i są nierozpatrywane, a tymczasem koncesje gazowe przechodzą z rąk niemieckich w rosyjskie. I teraz kluczowa sprawa odnośnie właśnie w świetle tych eurowyborów. Co zrobić, w jaki sposób państwo jako Prawo i Sprawiedliwość będziecie działać, naciskać no już po wejściu w tą nową kadencję europarlamentu? Europarlament to są przede wszystkim rozmowy. Rozmowy, 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 jeszcze raz rozmowy. Rozmowy te na sali plenarnej, ale przede wszystkim rozmowy w kuluarach i rozmowy ze swoimi partnerami, ale także z oponentami. W Parlamencie Europejskim nie ma takiego ścisłego rozgraniczenia między siłami politycznymi, jak to obserwujemy w parlamentach narodowych. Tamte rozmowy poprzez te granice się odbywają. No i one muszą być bardzo, bardzo intensywne i doskonale uargumentowane. Liczą państwo na taki rozsądek. A jaki jest plan państwa albo forsowanie własnych jakichś pomysłów odnośnie Ukrainy? Wejście do Unii, silniejsza integracja, jakieś programy może pomocowe? Ukrainie powinna być zaprezentowana perspektywa przyszłego członka. Do tej pory jest dużo mowy o pieniądzach, o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, no ale Unia Europejska jakoś nie kwapi się tutaj, żeby w jakiś sposób konkretniejszy zadziałać. No to prawda, że Unia Europejska się nie kwapi, ale my musimy pokazać partnerom unijnym, że w interesie nie tylko Polski, nie tylko niektórych członków Unii, ale całej Unii Europejskiej jest to, żeby Ukraina była niepodległa. Tak samo jak w 1945 roku, czy w 1944, w interesie całej zachodniej wspólnoty było to, żeby Polska pozostała jej członkiem. Nie pozostała wówczas. Wówczas państwa zachodnie nie miały na tyle wyobraźni, ale one na tym straciły. Powrót Polski po 1989 roku w sferę niepodległych państw Zachodu to wyraźnie pokazuje dzisiaj. No i z tej historii trzeba wyciągać wnioski. Z tej historii, ale także z tej dawniejszej historii. Ukraińcy też wyciągają wnioski z historii Unii Perejesławskiej, czy Ugody Perejesławskiej, no, która im wyszła bokiem już po kilku latach, a po 350 latach, czy po 360 latach, tak jak dzisiaj, no to mają tego namacalne dowody.